Głównym uzbrojeniem u botów były torpedy. W standardzie było to 14 sztuk. Ale na U-botach występowały też armaty 88 mm. Były to armaty, które stały za kioskiem skierowane w stronę dziobu. Na U-botach występowały też karabiny przeciwlotnicze 37 mm oraz 20 mm. Po zakończonym remoncie w dzisiejszej stoczni remontowej Gryfia U-boty przepływały na drugi brzeg Odry celem dokonania uzbrojenia. Tam wyposażono te U-boty właśnie w tą broń. Torpedy ładowano dopiero w Świnoujściu. W dzisiejszym odcinku zobaczymy podziemną strzelnicę, w której testowano właśnie tą broń, zanim założono ją na okręt podwodny. Witajcie, znajdujemy się wewnątrz naszej strzelnicy. Za chwilę zaczniemy zwiedzanie. W dzisiejszym zwiedzaniu towarzyszy mi wszystkim Wam znany bardzo dobrze Jack Kowal. Czołem. Oraz prezes Towarzyszenia Strzeleckiego M16 ze Szczecina, Damian, ksywa Ziółek. Tak go wszyscy znają w środowisku. Więc zaczynamy naszą przygodę po tym fascynującym obiekcie, który mieści się na terenie Szczecina. Właśnie widzicie wejście do podziemnej strzelnicy Kriegsmarine, gdzie była testowana broń strzelecka oraz przeciwlotnicza przed wyposażeniem w nie U-botów. Takich wejść były tu trzy. Strzelnica, sami zobaczycie, jest podzielona na parę pomieszczeń, trzy strzeleckie oraz sanitariaty oraz pomieszczenia szkoleniowe, gdzie żołnierze, marynarze właściwie odbywali praktykę z rozkładania, składania broni oraz budowy broni. No dobra, zaczynamy naszą przygodę. Zobaczcie. Tutaj, gdzie my weszliśmy oczywiście innym wejściem, ale to było główne wejście tutaj do obiektu. Zobaczcie, na pierwszym planie widzimy oryginalny filtr do filtrowentylatora, który zachował się tutaj jeszcze od czasów wojny. Zobaczcie, pierwsze pomieszczenie jest pomieszczenie socjalne. Zobaczcie, coś Wam pokażę, tylko muszę zgasić latarkę. Magia. Pas fluorescencyjne świeci mega do dzisiejszych czasów. Słuchajcie, pójdziemy sobie trochę tym zalanym chodnikiem. Te pasy wszystkie, które tutaj są, jak wyjaśnimy lampę, to widzicie, one świecą. Trzeba było je mocniej naświetlić. To są chyba sale wykładowe, tak? Możemy powiedzieć. Sale wykładowe. Sale wykładowe. Ale chcemy Wam pokazać coś, co nie każdy zobaczył jeszcze. Tak. My chwilę wcześniej zrobiliśmy, że tak powiem, rekonesans w obiekcie. Musimy się przedostać. Grafie, że jest woda. Zobaczcie. Oryginalne niemieckie broźniki. Tutaj znajdowały się natryski. Puszka elektryczna. No i kosz na amunicję. Tak, i tutaj bardzo ciekawa rzecz. Kosz do dostarczania amunicji. Tutaj mamy wyjście, jedno z wielu wyjść naszego obiektu. Jest bardzo dużo wody, nie będę tam wchodził. Idziemy w następne ciekawe miejsca. Musimy się po prostu przedostać z powrotem po tej wodzie. Czyli pierwsze pomieszczenia, sale wykładowe, jakieś szatnie może i natryski. Dalej ten obiekt jest suchy, więc będzie mniejszy problem. Zobaczcie, kolejne pomieszczenie. I tutaj znajdowały się toalety. Zostały tylko rury po kanalizie. No i te kabiny. Bardzo ciekawe, że zachowały się wszystkie elementy gumowe do zamykania
tego nadmuchu powietrza, bym powiedział. Jeszcze raz spójrzcie na ten oryginalny filtr. No, takie rzeczy się nie zdarzają w Polsce, a zwłaszcza w Szczecinie. Na linii Mazinota to jeszcze możemy takie rzeczy spotkać. Dochodzimy do bardzo ciekawego pomieszczenia. Zobaczcie, przed nami te trzy pomieszczenia, te, które wyglądają jak drzwi, to w rzeczywistości są trzy osie strzeleckie. Ale tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz. Zobaczcie. Jest to taka klapka metalowa z otworem. Czekajcie, muszę jakoś ustawić kamerkę. Tak, tak. Nie wiem, czy to widać, ale tu jest taki... Jest to urządzenie do przestrzeliwania broni. Tak, taki rowek. Tu wkładało się lufę. I tu się przestrzeliwało broń. Tu jest taka rura, którą pocisk w razie W, jakby był, to wpadał do tej komory, w której dzisiaj znajduje się woda, ale być może ta woda znajdowała się tutaj wcześniej, bo jest jakiś kruciec z rurą. Jest woda i jest materiał wypełniający i tu sprawdzano szybko strzelność broni. Zobaczcie, jaki fajny patent. Puszczano serię próbną i patrzono, czy broń to wytrzymała. No, mega. Czyli tam mamy, tam się przykręcało, bo jeszcze może z tej strony wam pokażę. Czekaj, nie jestem w stanie na to, bo to się może zarwać. Jeszcze tak. Nie... Mało tego, pokaż jeszcze tutaj. Czekaj, czekaj, pokażę tutaj ten bajer, w którym można było przykręcić lufę. Nie wiem, czy to tak widać, bo o, widzicie? Tam jest coś takiego, takie jarzemko z gwintem. I tu można było tak naprawdę przykręcić tą lufę i oddawać. Okna nie otworzymy już, no. Tu jest ciekawe, zobaczcie, że te otwory, to nie jest po to, żeby tutaj oglądać, jak leciał pocisk. Tu badano tłumiki ognia, stabilizację zawalającego karabinu i określano po słupie ognia, czy spełnia wymogi, czy nie. Wiecie, no dobra. Tak wygląda tutaj nasz obiekt. Będziemy sobie się poruszać w miarę systematycznie. Tutaj mamy bardzo ciekawy jakiś fundament, który był wykafelkowany, zamurowane drzwi, elementy wentylacji, ale bardzo mają dziwne takie zgrubienia. Co dziwniejsze, znajduje się tutaj urządzenie, jakaś chłodnica. Zobaczcie, te aluminiowe wnętrze nie zardzewiało. Na dole widać, że był jakiś potężny wentylator. Tak, to był wymuszony obieg, żeby wyciągać gazy prochowe. To jest rura, lutnia, która wyprowadzała te gazy, czyli tutaj był jakiś wyciąg tego, tych gazów. No tutaj na pewno tych gazów przy strzelaniu było dużo. Zobaczcie, krzesełko operatora karabinku. Także takie rzeczy tutaj się zachowały. Całe pomieszczenie było wygłuszane. Co chcemy wam pokazać, bo musimy o tym powiedzieć. Takich stanowisk jest tutaj po długości 3, w zależności od rodzaju broni. Od broni automatycznej, a na samym końcu na przykład są pistolety. Tak, trzy ośki, które można strzelać w dwóch kierunkach, czyli teraz prowadzimy ogień na wprost, ale tam dalej, jeżeli zamkniemy drzwi, będą kulochwyty i będziemy mogli prowadzić jakby ogień w stronę na mnie. Taka ciekawostka. Zobaczcie, tutaj w każdej z tych osiek zachowały się panterne drzwi. To są akurat wywrócone, ale już w następnej są całe. Co kawałek jest przejście z jednej osi do drugiej. My sobie tak będziemy się tym slalomem poruszać trochę. Tutaj wchodzimy do oski numer 1, czyli tam nagrywaliśmy nasz początek naszego filmu. Pójdziemy sobie tak jedną, trochę drugą, trochę trzecią. Tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz na podłodze, czyli na naszym spongu. Mamy taki garb, jakby garb zwalniający, nie wiem do czego to miało służyć. Tunele kablowe.
tunele kablowe. Jak mówi być, tak może i jest. Słuchajcie. Kolejne drzwi. Zobaczcie, mamy tutaj oryginalne napisy, numery stanowisk od 43 do 46 i od 40 do 42. I tak. Zobaczcie, jakie to jest długie. Następna klatka. Tak, następna klatka schodowa. Tutaj mamy kolejne napisy. Czekaj, Jack, ja pokażę. Widzicie, jedne, drugie. Pyk, pyk. Kierunek osi. Kierunek osi, czyli w tamtą stronę strzelano, tak? Też można było. Też można było. I tutaj dochodzimy do kolejnej klatki. Dobra. Zobaczcie, tu jest stanowisko 1, 4, 5, 7. No i te stalowe drzwi. Bardzo wysokie. Mają gdzieś pewnie ze 2,20 wysokości. Budynki to już chyba lata 60, co? Tak, tak. Ale jest jeszcze woda mineralna. Można, tak, mineralna. Można łyka wziąć. Idźmy każdy swoją osią. Może każdy coś ciekawego jeszcze znajdzie. Tutaj jest dużo zbutwiałego drzewa. Nie wiem, czy to nie był jakiś kulochwyt tutaj z drewna. Tak, to były kulochwyty. I tutaj mogło być zasypane piachem, bo zobacz, ile jest piasku tu. I te drzwi zamykały to, nie? Wszędzie są uszczelnienia gumowe, bardzo piękne. Filtropochłaniaczy i systemu wentylacyjnego. Kolejne stanowiska, już mamy numery od 61 do 68 i od 44 do 46. Zobaczcie, kolejne drzwi. Kolejna ośka. Zobaczcie, ten obiekt jest cały z żelbetu. Tam u góry mamy taki kanał kablowy. Zachowały się jeszcze tam porcelanowe izolatory. Nie wiem, czy to widzicie. Próbuję wam pokazać. O, o, mamy pierwszy podział z kulochwytami. O, jesteśmy. Mamy kulochwyt. Zobaczymy. Zobaczcie, ten piach. I tutaj mamy trochę zagruzowane, ale... O, mamy pointera. Są jakieś pociski? Tu akurat nie. Ale Damian tu chyba ma, nie? Tu na wierzchu był. To już jest bardzo, bardzo skorodowane, ale... Występują, myślę, że tu... Izolator może nie? Jakiś talerzyk. Tak, pokorodowane. Pokorodowane są. Podejrzewam, że zostały wybrane. Opowieści... O! To jest kostka, no? O, zobaczcie! Jest coś? Kaliber 12. Bardzo duży pocisk. No, mm-hmm. Bardzo duży pocisk. Także przypominam, że kałak ma 7,62. A tutaj jest bardzo 12 mm, no to bardzo gruby. Pójdziemy sobie kawałek do przodu, niech chłopaki popatrzą. Jak znajdą coś ciekawego, dadzą nam znać. Kolejne drzwi. Czym dalej, ten obiekt jest bardziej czysty. Kolejne drzwi i kolejne pomieszczenie. No, ciekawy bardzo obiekt. Jadąc w to miejsce, miałem informację, że są tutaj trzy niewielkie osie strzeleckie. Jakie zdziwienie pojawiło się na mojej twarzy, jak obeszłem na szybko ten obiekt. Zobaczcie, tu kolejne jest, już są mniejsze ośki, czyli te ośki są tutaj dla broni krótkiej, dla pistoletów. Tutaj, patrząc na tą kratkę wentylacyjną, spodziewamy się, że jest jakieś pomieszczenie z filtrami. No i oczywiście, zobaczcie, przepiękny filtr. I jakaś śluza. Idę,
lutnia do wyrzucania powietrza. Czyli tu mamy pomieszczenie, coś chyba znaleźli. Podejdziemy do nich. Tu garściami. Gdzie jesteście? Tu. Tu garściami wychodzą. A, wyżej. Pokaż tam, Damian, co tam znalazłeś. Zobaczcie. No to jest duży kaliber. Bardzo duży kaliber tutaj. Czyli to nie była jakaś popierdółka, nie? No, na ubotach występowały karabiny przeciwlotnicze 20 mm. Ale to jest za małe. To ale zobaczcie, jest papier tarczowy. Tak, tu dużo tego papieru jest. Faktycznie. A weź tutaj jeszcze zobacz, ten pokaż. Wychodzą nam różne rzeczy. Zobaczcie. O. Ale to wbrew pozorom zapchowały się tarcze do przestrzeliwania z papierem tarczowym. Tylko weź tam, gdzie był ten lepszy, to o tu nagrany. Czekaj, spadł. Widzicie, jeszcze ta kratka się zachowała do dzisiejszych czasów, ale mega. Zobaczcie, tutaj co mamy, bardzo ciekawe. No, kolejne pomieszczenie socjalne. Tu jakiś magazynek. A tutaj mamy kolejne toalety. Już zniszczone zostało tylko resztki jakiejś porcelany. Tu mniejsze rury, zapewne były tutaj pisuary. A tutaj były po prostu sedesy, gdzie co były rury. Ustawienia tak. Nie widać, nie wychodzi, musi być w piachu. Co to jest? A to nie jest do tarczy... Do wystawiania tarczy. Do wystawiania tarczy. Zobacz tutaj, pokaż ten sufit. Jaka iluminacja jest, kurde, zrobiona przy każdym tym. Kropelki wody. Wy tego nie widzicie, ale to taki efekt odbicia światła, jakby świeciło. Czekaj, to żebyśmy systematycznie... To jest fajne, weź to jeszcze zakręć tą korbką. A tam musi widać. Do ustawiania tarcz. Ale działa jeszcze. Kręci się. Po drugiej stronie też. Tak, tutaj byliśmy, tutaj widzieliśmy. O, poczekaj, tu zobaczę. Tu powinien być to widoczne. To kręcie. Aha, z tej strony ja wejdę. Nie wejdę, bo jest. I widać coś? Nie. W piachu jest. Może do czegoś innego to było? No ciekawe bardzo. Przed chwilą wam pokazywaliśmy, że te haki były do podnoszenia strzelnic. Nieprawda. Te haki, doszliśmy przed chwilą, służyły do ryglowania drzwi. Ale was prowadziliśmy w błąd, ale sami nie widzieliśmy, no, ale doszliśmy do tego. Nie dowiedziesz o tych hakach. No. No, wspominałem, tutaj już są stanowiska do pistoletów ręcznych, do krótkiej broni, te trzy tutaj małe ośki. Tutaj mamy jakieś małe pomieszczenie, zajrzyjmy sobie. No nic tu nie ma. Mogła być jakaś rozdzielnia elektryczna, bo są jeszcze stare, grube kable, których jeszcze ktoś nie zdążył wyciąć. Tu jest dużo rur, bardzo one były izolowane. Nie wiem, do czego one mogły służyć. Słuchajcie, tutaj mamy jakieś pomieszczenie socjalne. Tak, tutaj są wszędzie toalety. Zobaczcie, zachowała się oryginalna kreska przez budowniczych ołówkiem. Chodź, pokażemy taką... 120, czyli coś musiało wisieć tutaj na wysokości 120 cm. Grzesiu, pozwól na chwilę. Zobaczcie, jeszcze jest jakiś napis. Już idę. Musimy tak latać, bo obiekt jest duży. No. Zobaczcie, coś, co dzisiaj by nie przeszło w budowaniu takich obiektów. Są następne trzy stanowiska, ale zobaczcie, przychodzimy tutaj i mamy trzy najdłuższe osie do wykorzystania pełnego dystansu skutecznego broni. No to już jest jakby na przestrzał całego naszego obiektu. Obiektu aż do kulu chwytów. Do jednego. Tam, czyli była ta sala szkoleniowa, gdzie przestrzeliwano tą broń. I tam na końcu chyba... Jest kulochwyt. Kulochwyt. Zaraz. Dzisiaj by to nie przeszło, że ludzie na tamtej osi strzelają na krótkich dystansach, a równocześnie się strzela na długich z boku. No to było, wiesz, ponad 80 lat temu.
Obiekt był budowany w celach szkoleniowych dla Kriegsmarine, ale też no, tutaj testowano broń, którą wyposażano u boty, które remontowano w pobliskiej stoczni Gryfia. Czekaj, zobaczymy. Tu mamy jakiś krzyżyk narysowany ze strzałką. To są relikty chyba starych budowniczych. Tutaj mamy, zaraz pójdziemy sobie w tą stronę, bo tu chyba nie byliśmy. Tego wam nie pokazywałem, na pewno nie. Nie, tutaj są te toalety, w których byliśmy wcześniej. Coś dla kowala. Kuta krata. Tutaj mamy pomieszczenie. No, żeby się dostać i zobaczyć, jakie tam kule były. Drzwiami. A, tu ci no i tutaj są drzwi i będzie mi ciężko przejść. Ale to tu jest grzebanie. Uchwyt to następny. Jest chyba... Nie, grzebanie. Ja do was tam przejdę naokoło. Zobaczcie, tutaj mamy składowisko tych drzwi. Jest aż 5 sztuk. 6 są tam założone. Damian w swoim żywiole szuka pocisków. I powiedz Damian, czy są mniejszy kaliber, czy takie też duże? Nie, tylko w ogóle nie wypowiem, jakieś kaliber. No to może z procy tutaj strzelali. Pogłęb, ja tutaj jeszcze przejdę kawałek, pokażę widzom, jak ten obiekt wygląda, no bo on jest fascynujący. Co by o nim nie mówić? Jest ogromny. Ja nie spodziewałem się aż tak dużego, wam powiem szczerze. Chodź tutaj do niego. To mało, się pogubiłem sam trochę. Czyli tak, mamy tutaj tą strzałkę. Czyli w tym pomieszczeniu byliśmy. Pójdziemy sobie, tą ośką nie szliśmy na pewno. Jeszcze zachowały się tutaj kratki. Jest rzadkością, dalej nie ma już nigdzie. Czyli jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Dochodzimy do jakiegoś kolejnego pomieszczenia socjalnego. Tutaj były jakieś napisy, ale one są nieczytelne. Ale tutaj bardzo dobrze widać literkę P z takim rąbem. Nie wiem, co ona może oznaczać. Tutaj są toalety. Czyżby to były toalety dla jakiejś obsługi? Jeszcze została tylko podstawa. Podstawa pod toaletę, pod sedes. Człowiek posprzątał, tu nie jedną ciekawą rzecz by jeszcze znalazł w tych śmieciach. Kolejne pomieszczenie, w którym znajdowało się jakieś urządzenie, być może filtr, wentylator jakiś. Pozostało łoże. Wyjście z obiektu, bardzo duże, obszerne, szerokie schody z poręczami. I tutaj jedyne napisy, które się tutaj zachowały. Nie jestem w stanie ich teraz przetłumaczyć w tej chwili, ale na pewno spróbuję przetłumaczyć na Google Tłumacz i wam tutaj zaraz wkleję, co to znaczy. Z jednej strony jest to i z drugiej. A tu znajdują się toalety. Znajduje jakaś stara skrzynia amunicyjna. Kamera się przekręciła. Czekajcie, w gimbal. O, widzicie? Stara skrzynia amunicyjna. Ja już wcześniej zwróciłem uwagę, że przy każdym, na początku każdej osi jest studzienka. I Damian ma na to jakąś swoją teorię. Tak. Jest studzienka, która nigdzie nie prowadzi. Może linka tam była woda i prog, który się nie spadał podczas wystrzału, może po prostu był sypywany tam, żeby nie doszło do samozapłonu. Historia wie, że mnóstwo strzelnic, znaczy mnóstwo. Ostatnie lata kilka w Polsce się spaliło właśnie poprzez samozapłon progu, który pozostał na ziemi przy wylocie lufy. Dlatego tutaj musieli o to jak najbardziej dbać, no bo zwłaszcza, że jesteśmy pod ziemią. Ewakuacja z takiego obiektu płonącego byłaby pewnie koszmarem i zakończyłaby się śmiercią wielu ludzi. Moich przypuszczeń
strzelnica została ukończona w lipcu 1941 roku. A przypuszczenia wynikają z tego, że w 1941 roku flotylla już działa pełną parą. Pan chodzi po tej farbie świecącej. Butelki. Lata 60. Jak oświetliłeś. Może późniejszy, nie wiem. Bardzo jakiś kolorowy napis, ale nieczytelny. Słuchajcie, doszliśmy do wniosku, że jest to jakaś forma klimatyzacji, jak wróciliśmy tutaj ponownie. Z racji tego, że tu jest chłodnica, którą widzieliście już wcześniej. Tutaj było być może bardzo gorąco i tak w tym schronie jest bardzo ciepło, w tej strzelnicy podziemnej, już z przyzwyczajenia mówię schron. Tutaj jest właśnie to do strzelania działek, więc tutaj musiało być może gorąco do przestrzeliwania. Znaleźliśmy taką strzałkę i tam są rozwalone skrzynki po broni, która była tutaj dowożona. To jest ciekawe pomieszczenie, zobaczcie, ono jest wypełnione gąbką dźwiękostrzelną i na osiach tak samo. No, ale teraz wam pokażę coś, co was ucieszy, bo teraz wiemy, z czego strzelano. Widzicie? Potężne. Łuski w podajnikach. Tak, to jest do flaka. A takie? Zobaczcie. Takie działka 20 mm były na kiosku i na rufie, czyli do obrony przeciwlotniczej na ubotach. Wszystkie zostały wystrzelone, widzicie? Wszystkie mają zbite spłonki. To jest pozostałość skrzynki, a to jest zawartość tej skrzynki. Powiem ci, że coś znajdę, że tak będziemy patrzeć pod nogi. Jack odkrywca znalazł skarb. Jeszcze raz wam go pokażę. No to jest mega. No zachowało się tutaj oprócz dużo filtrów, filtrowentylatorów, klimatyzacji. Zobaczcie, tu jest jeszcze ten dekiel tej skrzynki. O. Ja wam podniosę. No zobaczcie, skrzynka, w której to było. No municyjna. Tak, teraz widzicie, że to była skrzynia, nie? Bardzo niewielka skrzynia, w której były pociski. Wsadzano tu w działko i po prostu strzelano. W kolejnym pomieszczeniu trafiamy na kolejne skrzynki. Tutaj na tych właśnie gretingach, tych drewnianych tych, mogły stać. O, zobaczcie, ale super. Weź to tak bardziej do Piotra. Czekajcie, o, teraz widać. Przetłumaczymy, jak się da. Po niemiecku, ale już... Jakiś dekiel od skrzynki, bardzo mało czytelny, ale... Gezajne 20 m. Czyli to są chyba te pociski 20 mm. Ale zobaczcie, tutaj jest takie coś, weź w rękę to większe, że widać, że to były większe pociski. No. O, widzicie? Dzisiaj do przenoszenia. Czyli to musiały sznurkami. Być większe pociski. To ciekawe, także... że gdzie je tutaj testowano. Patrz. Jest to pochłaniająca. O. Ale tu ktoś wydrapał. Proszę bardzo. Czegoś takiego nie widziałem i ty też nie widziałeś. Nie no, taki zawór mijaliśmy. A ten? Aha, to jest do spuszczania wody, no. No. Słuchajcie, bo to było chyba, tu jest szybka jakaś. Tu była klimatyzacja. Zobaczcie. Tu była jakaś klimatyzacja i tam zachował się zaworek do spuszczania wody. O, widzicie? Tu była jakaś szybka, która została zbita. Tu była siatka. To było wszystko taką siatką przybite. To wygłuszenie, nie? Tak, i to jest całkiem coś innego, inny materiał. Ty, ale to nie jest takie coś, jak było na fabryce amunicji tam, co no. te antystatyczne takie? Tak. Żeby ale co jakiś czas jest taka płyta, widzisz? No. Zaznaczona, także się pytałeś, czy była działalność? Było widać. Było. I kto? No. 8 i te. Jak techniczny. No ale to jest... Zobaczcie, co jeszcze na nas czeka na terenie tej prywatnej stoczni. Bardzo stary ceglany tunel.
który dostaliśmy jako bonus, jako niespodziankę. Tam jest chyba ślepy, ale tutaj idzie dalej. Jest zawał. Ja tam zaraz przejdę. Ty, tutaj są tory, kolejki. Tak. Dalej do stoczni idzie. Jakiś kanał techniczny. Ale tu tory jeżdżą, ty. Ja tu przejdę. O jest. To błoto. Ale zobaczcie, tutaj to są szyny. O, zwariował mi. Przez ten otwór weszliśmy. Zobaczcie, jakie to jest duże w porównaniu do człowieka. Tu jest jakiś zawał. I korytarz w bok. No kurde, mega. Ale to jest zawalone, tak jakby niedokończone, nie? Ja obstawiam, że to jest dużo, dużo starsze niż schron. Jaś on na dół idzie. Pamiętajcie, że tutaj budowano nad podstoczem jest ogromny schron. Jeden z największych w Polsce, nie? Co to jest za tabliczka tutaj? Idę zaraz zobaczę. To już jest coś. Jakiś wiatrak po prostu, jakaś nagrzewnica, ale to. No to już jakieś nowoczesne. Teraz musimy wyjść z tej dziury jakoś. O Jezu, to nie jest takie proste, jakby się wydawało. O kurde. No nie wyskoczę tak, bo się muszę tak wyjść na glebę. Kurwa, na ryj polecę. Chodź tutaj, Jack. Nie pierwszy, nie ostatni raz, masz moją nogę. Gdzie nogę? Tu chodź tu bliżej, no. O, się zaklinowałem, dobra. Lata 20, obuwie damskie. Ty, ale tu, ale tu jest mega, chodź tutaj z tą kamerą, są szyny. Pokaż tą kamerę. Zobaczcie, jaki bonusik mamy. To są szyny. Wątpię, że stamtąd przynieśli. Nie, tutaj wszedł drugi tunel, który jest zawalony. Nagle to obuwie. Już idę, czekaj po kolei, bo to za dużo się dzieje. Lata 20. Czekaj, bo telefon zwariował. Damskie obuwie. O, teraz mamy to. Ty, no faktycznie. Ale tunel wygląda na dużo starsze. Myślę, że i tym razem udało nam się pokazać wam coś ciekawego. Korzystając z okazji, kolega Jacek, który występuje z nami na filmach, kandyduje do Rady Miasta Szczecin. Jeśli masz ochotę, jesteś ze Szczecina, to możesz na niego zagłosować. To cześć, do następnego.